Musiał. Cóż ma z mikrofonem? Strzelali dzisiaj, a jak strzelaj, żebyś bronił? Ja mam plan, żeby wejść na strzelanie. Myślę, że będzie ciężki mecz. Jeden z najcięższych w tej rundzie. Razy Korona strzelił bramki po, powiedzmy, rikoszecie i tak zdobyła bramki. Nie ukrywam, że tam byli fajne kontry, miała swoje sytuacje, ale tak samo my. Była to kwestia tylko tych wykorzystanych sytuacji i dzisiaj wykorzystała Korona więcej. Asykurowałem drugiego stopera i
nie poszedłem do tego pojedynku z tym, że idę faulować. Szukałem piłkę. Moim zdaniem i trafiłem. Było to na ocenie sędziego, który dał faul i w konsekwencji czerwoną kartkę i po prostu nic z tym nie zrobię. Można to podsumować tak, nienawidzę grać z Koroną. I niepotrzebny jeden błąd i po tym błędzie tracimy bramkę na 2-1, później kolejny błąd i tracimy zawodnika. No szkoda, bo wcześniej nie popełnialiśmy takich łatwych błędów, a tu w jednym meczu popełniliśmy aż dwa, nawet może trzy, które były konsekwencją czegoś złego, albo bramki, albo czerwonej kartki. Błędy zostaną wskazane przez trenera i musimy je zniwelować. No, nie tak sobie to zakładaliśmy, ale już teraz nic na to nie poradzimy. Musimy szybko się podnieść. Dobrze, że mecz jest w sobotę z Górnikiem i musimy zrehabilitować się za tą porażkę. Trzeba myśleć o następnych spotkaniach i lepiej zagrać, bo nie ma co ukrywać. Dzisiaj ten mecz w naszym wykonaniu nie był za dobry, ale tak to jest. Przeanalizujemy sobie dokładnie, zobaczymy, gdzie były błędy i gramy dalej.